Zapraszam Cię na Studium Emocji trzeciej edycji. Zapisy już ruszyły, więc możesz dołączyć. Studium Emocji pomoże Ci zrozumieć, że jedyne co Cię ogranicza to Twój umysł i podczas tych naszych spotkań uwolnisz bardzo duże pokłady stłumionej energii emocji, która kryje się za tymi ograniczeniami. Zrozumiesz siebie, swoje działania, uwolnisz te stłumione emocje, które teraz kierują Twoim życiem. Dlaczego powstało Studium Emocji? Jest to proces i on trwa 5 miesięcy. Będziesz przechodzić przez różne poziomy świadomości, emocje, programy i nauczysz się uwalniać się od nich. Nauczysz się zarządzać swoimi emocjami, czyli swoją energią i zaczniesz codziennie świadomie tworzyć swoje życie. Ale do tego potrzebna jest po pierwsze praktyka, po drugie czas. I właśnie Studium Emocji daje możliwość takiej systematycznej nauki i daje ten czas, by zmiany mogły się w Tobie ugruntować. Ktoś może uczestniczyć w jednym miesiącu, w dwóch lub więcej, lub w całości i to najbardziej rekomenduję, ale to Ty decydujesz, czy idziesz ze mną dalej. Dlaczego jeszcze powstało to Studium Emocji? By jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć, że może skutecznie zarządzać swoimi emocjami i są do tego proste metody. Dla kogo? Dla wszystkich, którzy chcą zarządzać swoimi emocjami, rozumieć siebie, innych, mieć wpływ na swoje reakcje, dla tych osób, co mają zaniżone poczucie własnej wartości, którzy się porównują, czują się gorzej, którzy wchodzą w bezsilność, nie wiedzą, w którym iść kierunku, mają zastoje, trudno w ogóle im podjąć decyzję. Ale też dla profesjonalistów, by wzbogacili swoją pracę o różne skuteczne metody. Jak to się będzie odbywało? Będziemy się spotykać 5 razy w miesiącu, we wtorki i czwartki, od 19:30 do 21:30. Będą tygodniowe przerwy po to, żeby te informacje mogły się w Was ugruntować, zapisać, i żeby mieć właśnie czas na przetworzenie też uwalnianych emocji. Przed nami pierwszy miesiąc, gdzie będziemy się zajmować wstydem i poczuciem winy. Jeżeli zauważasz u siebie zaniżone poczucie własnej wartości, problemy z samooceną, być może masz tendencję do obwiniania siebie, innych, brak samoakceptacji, czyli wchodzisz bardzo często w ten program ofiary, ale też program karania siebie, bo możesz przyciągać do siebie ludzi, którzy Cię ranią albo których Ty ranisz. Przyjrzyj się temu, tak? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób właśnie uciekasz od wstydu i poczucia winy, które pochodzą z dzieciństwa. To jest program niezasługiwania, bycia niegodnym, więc podświadomie będziesz odrzucać od siebie wszystko, co korzystne. I my w tym pierwszym miesiącu będziemy uwalniać się od bardzo destrukcyjnych przekonań na temat siebie, świata i innych. Kolejny miesiąc to są kolejne dwie emocje, czyli apatia, żal, bezsilność. Kolejny miesiąc to lęk, pragnienia. Kolejny to złość, pycha, duma. I następnie odwaga, ochota, akceptacja, radość. Jeden miesiąc to są dwie emocje. Będziemy też spotykać się na Zoomie i to będzie w czwartki i wtedy zapoznasz się z uwalnianiem emocji, które będę pokazywać grupowo i indywidualnie. Odpowiem też na Wasze pytania, które będziecie zadawać w trakcie spotkania. Największą przeszkodą w osiągnięciu sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie życia jest to, że nie macie systematyczności i wytrwałości, bo macie w sobie taką energię emocji, właśnie wstydu i poczucia winy, które bardzo mocno sabotuje każde Twoje działania. I my do tego właśnie potrzebujemy czasu, żeby proces uwalniania się w Tobie zapisał. Inwestycja w jeden miesiąc to jest 389 zł brutto. Oczywiście rekomenduję całość, jak ktoś ma taką możliwość, to może
zapłacić za całość z góry, wtedy też ta cena jest niższa. Sprawdź, jak może wyglądać Twoje życie, kiedy uwolnisz stłumione emocje, zwłaszcza wstydu i poczucia winy. Więc zapraszam Cię na pierwszy miesiąc, a później możesz, jeśli nie jesteś pewien, podjąć decyzję, co dalej. Wiesz o tym, że najlepsza inwestycja, jaką możesz wykonać w życiu, to jest w siebie, tak? Bo zmienisz po prostu wydruk Twojego umysłu, zmienisz swoje działania, efekty, Twoje efekty ulegną zmianie. Więc spróbuj, zaryzykuj, możesz bardzo dużo zyskać. Do zobaczenia.